Myślę, że tak. Znaczy, mnie jest trudno na ten temat mówić. Ja polubiłem swojego bohatera i podoba mi się, w jaki sposób on wyraża swoje uczucia i jak to spokojnie odnosi się do wszystkich złych i dobrych rzeczy, które go spotkały, jakim jest wyważonym człowiekiem. I myślę, że jeżeli byśmy byli skłonni przyjąć jego punkt widzenia w ocenie tego wszystkiego, co dzieje się w stosunkach polsko-rosyjskich, to byłoby nam łatwiej nauczyć się Rosji i ją polubić.